Mamo. Mamo, shut the fuck up, please. Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, moi mili, prosiliście o specjalne, inne zakończenie niż to, które wam zaprezentowałem w Don't Be Afraid. Moi drodzy, oto i ono, z tego względu, że pamiętam, że tutaj będzie można zaraz skręcić i ja tu postanowiłem dla was sprawdzić, bo jestem pewny, że jesteście ciekawi, co tu właściwie się wydarzy. Mamy klucz do pierwszego piętra, na drugim wiemy, że jest ważna rzecz. I tu faktycznie nas nie było. Ty dmuchasz? I tam jest nasz kolega. Jestem pewny, że chcecie zobaczyć najpierw, co tutaj się kryje. Po lewej był zegar, po prawej był ten znaczek. O, ten. Świeca jest tutaj. Tylko obawiam się, że nie zabrałem z powrotem ze sobą worka, bo zobaczcie, tu jest manekin i w lewo pójść nie można. Ten niestety też tutaj dmucha. To jest bardzo ryzykowne. I nie mam pojęcia, czy tam warto się udać, bo to już nic nie widać. No dobra. Behind you. Jak widzicie, nie znalazłem nic, ale dostałem osiągnięcie kociarz. Moi drodzy, a to drugie piętro. Swoją drogą okazało się właśnie, że Don't Be Afraid ma do zaoferowania właśnie kilka możliwych zakończeń i pokażę wam jedno z nich, takie chyba najbardziej wyjątkowe, które wymagało najwięcej pracy. Żeby udało mi się tutaj dotrzeć, widzowie, musiałem spędzić mnóstwo czasu, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Właśnie tego chcieliście. Moi drodzy, mamy dwa worki, ponieważ jeden wziąłem sobie wcześniej z innego miejsca. Pamiętamy, tu jest clown, tutaj absolutnie dotrzeć nie chcemy. Tu są wentyle, ale ja chcę wam pokazać coś innego. Żeby były wentyle, potrzeba znaleźć biurko i łom. I szczerze mówiąc, to jest jedyna rzecz, której nie udało mi się znaleźć do tej pory. Moi drodzy, pokażę wam więcej. Podobno jest na... To jest oczywiście skrót. Notatka. Uczymy nie zostaje na noc, jak ustaliście, myślę, że się pytają. Na razie policja nie wierzy w sprawie chłopca. Prawdę będziemy mogli zrobić wszystko, zanim zaczną coś podejrzeć. I to jest, słuchajcie, śrubokręt. I teraz, moi drodzy widzowie, są dwie możliwości, które chcę wam zaprezentować. Pierwsza z nich to jest wkrętak, który już mamy i pójście tam, aby odkręcić wentylę. Ale jest jeszcze jedna możliwość, którą chcę wam zaprezentować. I to jest, słuchajcie, pójście na dół. I na dole wygląda to mniej więcej tak. Blisko. Tutaj. I zobaczcie, co jest tutaj. Pamiętacie, o których czasem wspominałem na gameplayu, w rozgrywce w serii. Po co są te itemy? Zobaczcie. I tutaj mamy tych itemów 4. Moi drodzy, wykonajmy sobie to ukryte zakończenie, widzowie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy. Przed porwaniem. David woke up in the late evening and decided to visit his friend, Tom. Tom lived just around the corner, but David always took a shortcut. I jako dzieciak nie miałem takich głupich pomysłów. No ale wiecie, to oczywiście wygląda podobnie, nie? Ale uwierzcie mi, zaraz będzie inaczej. Always sneaked out through the kitchen window. Tu jeszcze wygląda to tak samo. Nie pamiętam, czy mi został jakiś worek. Ale zaraz zobaczymy. Czy ja mam ten worek, czy nie? Nie, wszystkie zostawiłem, także musimy szukać worka jeszcze na domiar złego. Jak to było? Już wiem, tu była dźwignia, prawda? To jest nasza ulubienica. Wypadałoby tak. Tutaj jest krzesełko, chcemy krzesełko. I tutaj jest worek, chcemy worek.
I to są wszystkie rzeczy, jakie nam potrzeba. Czy jest tu świeca, żeby móc zapalić? Świetnie, musimy ją znaleźć. Naszą ulubienicę. Ona jest tutaj, prawda? No i elegancko. Zrobimy jej rondo. Musimy oczywiście tak zagrać, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Moi drodzy, tak. Krzesło. I wyjście. If you didn't visit your friend without asking, maybe he'd still be alive. Maybe you wouldn't be here and we wouldn't be playing this game. But you were a naughty boy. Zobaczcie, co tu jest. And this is your punishment. But I can clearly see that you didn't learn this lesson. Takiego zakończenia nie było. Taka ciekawostka jeszcze ode mnie. Jeżeli sprawilibyśmy tutaj, gdybyśmy zwlekali z tym, nie wiem, czy to już ma wpływ, czy nie, ale gdybyśmy zwlekali, to on by dopowiadał kolejne kwestie, co by zrobił z naszą kochaną mamusią. My oczywiście tego nie zrobimy i zobaczcie, tym razem jest cukierek. Well, you're not. When your mom tells you, don't talk to strangers, you won't listen. When she says, always inform me when you're leaving the house, you don't care. And that's why you are here. Eat the candy. You'll feel better right away. Zjedzmy cukierka, oczywiście. No i zobaczmy, co tu się wydarzy wesołego. Well done, David. Now close your eyes. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co on mówił, bo to ma znaczenie. Oczywiście nie wszystkie jego kwestie mają znaczenie, ale niektóre z nich. No, moi drodzy, pamiętacie, David był ten etap? David sneaked out of the house to see his friend. Latarnia. Najciemniej pod latarnią, jak to mówią, nie? Dziwny zbieg okoliczności. Dobra, ale idziemy dalej. He had to take only a few steps through the rock bridge. No i niestety, nie uda nam się przecisnąć. Suddenly, he heard a voice. I'm sorry. Excuse me. O, byłem blisko. Stranger turned his head towards David and said, "Do you know where house number 7 is?" David replied that he is not allowed to talk to strangers. "That's very smart of you. Your mother would be so proud. You deserve candy. Come on, take it." Weźmy sobie cukierkę. David ate the candy. Suddenly, he started to feel really sleepy. His eyes closed and he blacked out. Ta-da! No dobra. Hello. Moi drodzy, ten etap już znacie, także skrócę wam go. No dobra. You lose. Dotarłem do tego etapu. Zobaczmy, co się teraz wydarzy. No słuchajcie, tu nas nie było ostatnio. Powiedzmy to wprost, tu nas nie było.
usprawiedliwienie. Proszę sprawdzić obecność mojej córki na dwóch ostatnich dzisiejszych lekcjach z powodu wizyty u lekarza. Przez to, że nie mam pojęcia, co teraz tutaj jest, to mam dylemacik. To jest jakaś podpowiedź, widowie. Ja na szybkości ją sobie zanotuję. Nie wiem, czemu by nie. W ogóle jaka melodia jest zupełnie inna niż ten horror nas przyzwyczaił. Dobra, kodzik napisany. Drzwi pewnie będą zamknięte. O. Tego się nie spodziewałem. Tu jest jakieś przejście? Ano jest. Ale... nie mogę tego podnieść, nie mogę tego użyć. Krzesła też nie. Telefonu też nie mogę. No dobra, jesteśmy na innym etapie w ogóle. Nie było nas tutaj ostatnio. Nie mam pojęcia, czego się tu spodziewać, szczerze mówiąc. No grunt, że jesteśmy w innym miejscu, prawda? Tego chcieliście. Hello there. Czy ja mam pluszaka? Okej. Ten koleś się zawsze powtarza. Ja nie wiem, o co mu chodzi. Raz rzucił we mnie piłką, ale co to znaczy? Nie mam pojęcia. Na szczęście, no przynajmniej jest zamknięte miejsce, prawda? Nie wiem, czy tam można. Wygląda, jakby to miejsce było nie do zwiedzania. Toalety są zamknięte. Okej, czy zostało jedno miejsce? I to miejsce jest tutaj. Well, hi, David. I hope you and Theodore had so much fun while playing at his house. I mean, I know you had. I heard everything. I hope you forgive me for taking you home so early. It's almost past your bedtime. Before you finally rest, after a long day of having fun, there's one more thing you have to do. Okay. Now, your task is to land the cage by pulling the levers, David. Remember, order is the key. But seriously, the key to the cage is in the room across the hall. The door to that room will only open when the cage touches the ground. I hope you're following. No właśnie nie. Excuse me, I almost forgot. Say hello to your mother. David, is that you, honey? Please help me. Oh, no, 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 not her. Okej, to już wiem, po co jest ten labirynt. A, i kolejność ma znaczenie. J. R3. Okej, dobra, damy radę. Muszę znaleźć tylko R. Wiesz, mamo, to nie jest najlepszy moment. Mamo. Mamo, shut the fuck up, please. Nie pomagasz. Okej, okay, R-ka. Gdzie jest R-ka? Tu jest H, tu jest S, tu jest J. Gdzie jest R? No goddammit. R30. Tu jest R3. Ej, bo mamy dylemat, widzowie, bo były różne kody. R3, a... dobra, ale gdzie jest Ry? Gdzie ty jesteś tutaj? Ej, dobra. Raz, dwa, trzy. A gdzie jest R? Znaczy ja to na luzie rozwiążę, widzę, tylko ja jestem ślepy, ale ja nie widzę R. Ale jajca. Pff, o nie, 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 żartowałem, oczywiście. O nie, ona już biegnie. No i chyba jest po mnie, co? Przestała biec?
Gdzie jest zapiec? Co tu mamy? A, tu gdzie jesteś, dobra. R? Teraz... Nie idziesz tu, błagam, nie? Dobra, nie idziesz. Czy tu coś jeszcze jest? Nie, nie ma tu nic. Wow, dobre zakończenie. Nie powiem, że nie. Czy ona jest? Dobra, R. 3. R3. 3 było chyba tam gdzieś, nie? J. T. Gdzie jest 3? What the fuck? Tam. Dobra, kit. Przejdź do przodu. Dzięki, złotko. R3. To chyba było H. R3H, git. Tam jest H. Nie mogę biegać, bo zauważyłem, że ona wtedy lepiej ogarnia. H. Teraz powinno być T. Tak jest. T powinno być tam, nie? Nie chcę biec, bo tak jak mówię, ona tutaj przychodzi. T. T i to dziwne O przekreślone, które jest tutaj. I ostatnia litera? To jest my. A, M jest po drugiej stronie. Tam, gdzie ona poszła. No to mamy problemik. M jest tam daleko. A czy to nie problem dla mnie? Tylko jak ja uwolnię ją, a jednocześnie wiecie. Ona jest nieprawdziwa, dobra. Tak mi się wydaje, że to jest fake. Żeby spadło jej na łeb, to byłoby fajne. Myślicie, że ona będzie tak szła? No dobra, sprawdźmy, co to jest. Oh shit. Whoops. Zamknięte, fuck. Krzesło? Czekajcie, jak tu wejdę, to koniec? To mam klucz. Do wyjścia, czy ja to otworzę, czy nie? Halo? Ej, moment. Congratulations, David. You've made it. Oh, we are so proud of you. You won. And you know why? Because you stick with what's in your heart. The love for the mother. You've proved you're a good boy. That's why you deserve a treat. I promise you this is the last one. Eat the candy, and you will get home. Trust me. Zaufaj mi. Trust me. To zaufaj mi. Łezka. David? Don't worry, it's all right. Mommy's here. You're safe now. It's okay. Nadal mnie cukierek trzyma. Little sounds around the walls, creaks and bumps and scrapes and all. Shadows seem to come alive, bits and pieces left behind. More and more the darkness comes. You and me will have some fun. Co to było? Widzieliście to? Screaming. Now please don't be afraid.
odblokowano osiągnięcie Mamin Synek. Słuchajcie, to było kolejne zakończenie. Słuchajcie, okazuje się, że jeszcze jest jedno z tym ukrytym, tak? Z tymi kasetami. Nie mam pojęcia, słuchajcie, jak się ono może zakończyć. Wiem, że nie trzeba zbierać. I powiem wam więcej, podobno jest jeszcze jedno zakończenie, którego jeszcze nie do końca rozgryzę. Także jeżeli to wam się podobało, bo mi się zdecydowanie bardziej podobało to zakończenie, to dajcie znać, czy sprawdzamy to trzecie, raczej ostatnie, to po prostu z wentylami. Po prostu. I tyle. Wiecie, co mnie zaskakuje? To, że jeszcze wiele w tej grze nie odkryłem rzeczy. Wciąż nie wiem na przykład, jak tam jest tym gościem, co trzeba coś podłożyć. I jest jeszcze maskotka, maybe której... if you were a good boy, all of this won't even happen. Maskotka jeszcze była. Także widzowie, dziękuję, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i spełniłem wasze oczekiwania z innym zakończeniem. I tyle. Do następnego. Jo.